Dzień dobry, mamy Lena TV. Teraz będzie zabawa matematykowa. Dobrze, dobrze. Zabawa matematyczna. Mamy trójkąt. Mamy trójkąt. Ten trójkąt nazywa się ostrokątny. Ten trójkąt się nazywa ostrokątny. Ma? Ma. Trzy ostre kąty. Trzy ostre kąty. Pokaż wszystkim. Dalej, drugi i trzeci. Tak. Te trzy, co się stanie, jak trzy ostre kąty ze sobą połączymy? Co się stanie, jak trzy ostre kąty ze sobą połączymy? Zobaczmy. Urywamy, ale tak trochę dalej. Zobacz, tak nie bliziutko, tylko troszkę dalej. Tak, mamy jeden kąt trójkąta. Mamy jeden kąt trójkąta. Masz milenko? O, świetnie. Kładziemy na karteczce. Jeden kąt. Jeden kąt. Ślicznie. Tutaj, zobacz. Tutaj. Do środka. Świetnie. Urywamy drugi kąt. Urywamy, urywamy. Tak, świetnie. I teraz przykładamy. Zobacz. Tak, przykładamy wierzchołkiem do wierzchołka. Tym ostrym do ostrego, widzisz? Tym rogiem do rogu. O, właśnie, jak to trzeba przyłożyć? Tak trzeba przyłożyć. I został nam trzeci kąt. I został nam trzeci kąt, tylko jeden. Jeden. Przykładamy go do tych pozostałych. Tak, tak, wierzchołkiem, wierzchołkiem. To jest wierzchołek. I musimy go przyłożyć. O, świetnie. Przykładamy równiutko. No, Milenko, równo. Tak. Zobacz. I co to nam powstało? Jak byś to nazwała? Kwiatuszek taki, tylko że trzeba więcej takich. A no właśnie, ten kwiatuszek tutaj jest taki prosty, widzisz? A nie może być taki prosty. No właśnie, ale zobacz, mi też może taki prosty. Bo trzeba go ułożyć z tego. A nie, no to za chwilę będziemy robić. To chcieliśmy pokazać, że jak dodamy trzy kąty trójkąta, jeden, dwa, trzy, widzisz? To tak. Zawsze nam powstanie kąt półpełny. On się nazywa półpełny. To się nazywa kąt półpełny. Półpełny. Rozłóż tak ramiona, prościutko. To jest kąt półpełny. To jest kąt półpełny. Ma 180 stopni. Ma 180 stopni. Jak się to nazywa? Ekierka. Nie. Kątomierz. Kątomierz. Właśnie, na nim możemy zobaczyć, ile to jest 180 stopni. Zobacz, przyłożymy. Tak, widzisz, tu jest specjalne oczko, które się przykłada tam, gdzie spotykają się wszystkie wierzchołki. I teraz tu jest 0, widzisz 0? I liczymy 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Nie, 130. 140, 150, 160, 170, 180. I 180. A czego to jest 180? No, nie wiem, Milenka, pewnie. To są stopnie. To jest 180 stopni. Jedziemy paluszkiem po linii. Gdzie się muszą spotykać? O, właśnie, ślicznie. Pokaż dzieciom, gdzie się spotykają. Tutaj się spotykają. Tak, a gdzie jest 0? Pokaż. Tutaj jest 0. A gdzie jest 180? Tutaj jest 180. Widzicie, dzieci? Tutaj. O, tutaj. 180.
80. Czego? 100. 80. 100. Pni. Stopni. Zobaczymy, co się stanie. Odkładamy nasze, no co to było, takie szczątki, prawda? Odkładamy na bok. I bierzemy następny trójkąt. Mimeńko, bierzemy. Pokaż teraz dzieciom. To jest trójkąt prostokątny. To jest trójkąt prostokątny. Postaw go. Tak, i tu ma kąt prosty. Pokaż wszystkim. Tu ma kąt prosty. Tak, prosty. I to... Postaw tak ładnie. Postaw. I to prosty. Z tego to wygląda jak taki... Jak ta, do tej... Do takiej łódki małej. A jak się nazywa do łódki? Co to jest? Ża... Żagiel. Żagiel. Zrobimy z tym trójkątem to, co przed chwilą. Czyli weźmiemy jeden kąt. Jeden kącik. Przykładamy na środek karteczki. I odrywamy drugi kąt. I odrywamy drugi kąt. Ślicznie przykładamy do środka karteczki. I bierzemy ten trzeci, który nam został i przykładamy do środka karteczki. No, Milenka ma problem, bo urwała za dużo. I nie zrobiło się. No to... Dam ci moje i opowiesz na moje. Trochę za dużo urwało ci się, to nic. I teraz. Spotkały się znowu wszystkie trzy wierzchołki. Spotkały się wszystkie trzy wierzchołki i znowu trzeba, tak? Zgadza się. Na zero nastawiamy. I zero, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto. 90 nie ma, bo się zbazało. 111, 110, 110, 112, 120, 103, 130, 140, 150, 160, 170 i 100. 80. No ale tak coś ci się tu chyba pokrzywiło, co? Też jest 180? Tak. A to był inny trójkąt, ale też wyszło nam 180 stopni. Pokaż wszystkim, tak przyłożymy i pokaż wszystkim. 100. Znowu wyszło 180 stopni, bo to nie ma różnicy, czy jest inny, czy jest mały, czy duży. Czy ostrokątny, czy prostokątny? To nie ma wcale różnicy. Bierzemy trzeci trójkąt. Odkładamy. Do kamery powiedzmy. Jaki masz trójkąt? Mam trójkąt. Rozwartokątny. Rozwartokątny, dlatego że jest taki gruby. No, można tak go nazwać. A co ci przypomina? Pokaż kamerę. Taki statek. Statek. Kiedyś się tak pływało. Tak się pływało? No to popłyńmy sobie troszkę. I co teraz należy zrobić? Teraz należy urwać. Przyłożyć. I przyłożyć do środka. Ślicznie. Środka. I kolejny. Przyłóż, dobrze. Bardzo. I ile stopni ci znowu ta suma? 180 stopni. Bardzo ładnie. Dokładnie przyłóż, żeby było widać. Dokładnie przyłóż. Tutaj się wszystkie spotykają.
Ja będą się spotykać. Tak. Tak. I przyłóż ładnie, dokładnie. I teraz... Czy to jest dokładnie? Zobacz, czy to jest dokładnie. Teraz jest dokładnie. To jest dokładnie i ładnie. Odkładamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia bardzo.